Cześć, tu ja, Jacek. Mamy niedzielę, 24 maj, godzina 6:30. Na dworze jakieś plus 12 stopni odczuwana temperatura, a więc delikatny chłodek, a więc delikatne także zachmurzenie, które w tej chwili się tworzy. No właśnie, o tym zachmurzeniu za chwileczkę powiem. Gdzie dzisiaj jedziemy? Otóż dzisiejsza trasa, na początku miała być to Pakość, ale w ostatniej chwili została ta trasa zmieniona ze względu na spodziewane już intensywne opady deszczu od godzin południowych. Miejmy nadzieję, że to się wszystko nie sprawdzi i miejmy nadzieję, że to wszystko pójdzie troszeczkę w inną stronę. Dzisiaj na początku pojadę przez Jankowo Dolne, potem pojadę przez Strzyżewo-Paczkowe, dojadę do Jastrzębowa, potem odbiję już w Lasy Królewskie, które stanowią świetną, naprawdę świetną tutaj ochronę powiatu gnieźnieńskiego od strony północno-wschodniej. To jest coś niesłychanego. Naprawdę przez te lasy warto jeździć. Potem udam się przez Miecierzyn, dojadę do drogi, która przecina i biegnie z Gniezna do Bydgoszczy. Przetnę tą drogę, skręcę w kierunku Mieleszyna. Skręcę po drodze do Dziadkowa. Do Dziadkowa, tak dokładnie. I następnie udam się w kierunku Mieleszyna. Następnie zostanie podjęta decyzja, co dalej. Czy jedziemy dalej do Wybranowa za Janowcem Wielkopolskim, czy jeśli już faktycznie podejrzewam, że będę tam koło godziny 10:30, czy udajemy się w kierunku już domu, co może być spowodowane po prostu już tutaj jakimiś tam pierwszymi opadami deszczu lub też jakimś tam, powiedzmy, no bo te opady deszczu mają być przelotne, to jest inna sprawa. Jeśli by się udało, z Janowca pojadę do Kłecka, potem pojadę w kierunku, dojadę do drogi, która łączy Kiszkowo z Gniezdem, no i dojadę jeszcze do Mamy, aby już od Ledną Góry wracać do Gniezda. Wiatr w tej chwili słabo wyczuwany, ja załadowany, zapakowany, można powiedzieć, optymalnie, no ale dzisiaj jadę sam, więc muszę mieć tę słuchaweczkę i za chwilę włączę muzyczkę, aby ta muzyczka mi przyświecała, chociaż w tej pierwszej części jazdy. Co dalej? Otóż no, dzisiejszy wyjazd miał być troszeczkę później, miała być Pakość, to z racji tej pogody niepewnej troszeczkę zostało zmienione. Ja mam cichą nadzieję, że to się w przyszłym tygodniu zmieni, ale już na dzień dzisiejszy modele statystyczne pokazują kolejna z opad deszczu, no i w kolejne za dwa tygodnie znowu ten opad deszczu, a więc coś mi się wydaje, że będziemy znowu się zmagać z podobnym problemem jak kiedyś. Dobrze, ja w tej chwili zaczynam moją wycieczkę. Do zobaczenia. Pięknie tu. Czyste powietrze. Zapach typowego lasu po świeżym deszczu. Tutaj wczoraj spadł potężne ilości. Niebo bezchmurne. Witam was. Witam was po raz kolejny, po raz pierwszy z trasy. Po raz drugi w sumie, bo pierwszy po wstępie. Gdzie się znajduje? Otóż w tej chwili znajduje się, podejrzewam, jest to jezioro Sanowskie. Znajduje się koło punktu geograficznego zwanego Sanówko. I jestem tak naprawdę po 20 km jazdy. Jadę dzisiaj spokojnie, bezsiłowo. Średnia w tej chwili na liczniku to w granicach 20 km na godzinę. No ale dzisiejszy taki przejazd w granicach 100 km to ma być po prostu przejazd zwyczajny, niesiłowy. Pięknie tu jest. Uwierzcie mi, to jest naprawdę pięknie. Znajdujemy się w tej chwili w Lasach Królewskich. W Lasach Królewskich, które od północnego wschodu otaczają miasto Gniezno. Tworząc konę, tworząc naturalną granicę pomiędzy Pałukami a Wielkopolską. Tworząc granicę pomiędzy województwem wielkopolskim a województwem kujawsko-pomorskim. Ilekroć zaczynałem, przyjeżdżam w Lasy Królewskie, zawsze uważam, że to są to najpiękniejsze wycieczki rowerowe, jakie się mogą przytrafić w tych okolicach. Bo tu jest, słuchajcie, naprawdę przepięknie. Tu jest kapitalnie. Tu jest cisza, spokój, dzika zwierzyna, przed chwilą przebiegł zając, widziałem też sarnę. Po prostu bajka. Tu po prostu trzeba przyjeżdżać. I tak niewiele, tak niedaleko od granicy Gniezna. Bo jechałem tu raptem godzinkę. Proszę sobie wyobrazić, jechałem tutaj godzinkę takim spokojnym tempem. A więc wydaje mi się, że dla rowerzysty też normalnego też ten czas nie zająłby więcej. Przyjechać się, pojechać sobie potem przez Gościeszyn, wrócić sobie przez Bełk i tamtą drugą stronę przez Gołąbki. No ja nie będę tamtędy dzisiaj jechał, ja skręcę potem już na Miecierzyn. No, naprawdę jedzie się tu przyjemnie, pomimo tego wiatru, który się w każdej chwili zmaga, bo ten opad zapowiadają jednak. Ponapawajmy się tym pięknym, cudownym widokiem, który tutaj jest. Tą ciszą, tym spokojem, tym pięknym zapachem tego fantastycznego powietrza, czystego powietrza, zielonych płuc tej części Gniezna. Jest po prostu bajka. Tak niedaleko, tak niewiele trzeba, aby wjechać do pięknej krainy zieleni, ciszy, gdzie to hałas powodują ptaki. Ptaki, które tu śpiewają. Mało jest takich wycieczek. Poprzednio była wycieczka siłowa i kilometrowa. Dzisiaj ma być spokojna wycieczka. Dobrze.
To by było na tyle mojego rozważania. Cześć, 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 tu Jacek. Kolejne info z trasy. Właśnie opuszczam już Lasy Królewskie po blisko prawie 45-minutowej jeździe. Pojechałem praktycznie z krajem tych lasów. Mogłem jechać dalej w tamtą stronę, gdzie właśnie stamtąd przyjechałem, gdzie jest ta miejscowość, o której przed chwilą wspominałem. No i cóż, tutaj już widać troszeczkę, ja nie wiem, czy to jest po prostu naturalne, czy to po prostu to, co zniszczyła ta słynna burza, ta słynna wichura, która tu przeszła przez ten rejon. W sierpniu, około 15 sierpnia 2017 roku, ja wtedy byłem na wakacjach na Helu, zresztą jedyne do tej pory wakacje nad morzem i pewnie ostatnie, bo całkowicie mi to nie kręci. Tam znajduje się już droga krajowa S5, za chwileczkę do niej dojadę, przetnę tą drogę i pojadę w kierunku Janowca Wielkopolskiego. Wiatr, no wieje mocno, tego też nie ukrywajmy, ale daje się jakoś pod ten wiatr jechać, a więc nie jest taki jeszcze najgorszy. Ja czuję się tradycyjnie świetnie, nic mi nie dolega. Na liczniku 25 km, dopiero 26, a już prawie 30 minut straty, a więc no tutaj troszeczkę musimy to tempo podkręcić. Zresztą teraz dłuższy czas, prawdopodobnie się nie będziemy słyszeć, bo dopiero gdzieś planuję kolejne wejście zrobić, jak będę za Janowcem w Wybranowie. Tam dojadę do mostu na rzece Wełni i wtedy podejmę decyzję, co dalej. Będzie to uzależnione także od chmur, a one z biegiem dnia z pewnością będzie ich przybywać. Koło 11 zaplanowano pierwszy opad, a więc ja bym chciał dojechać tam maksymalnie do godziny 9.30, a więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Troszeczkę tym aparatem spaceruję, bo chcę wam powiedzieć o tym, że naprawdę jest tu przepięknie, naprawdę proponuję nawet sobie dojechać tutaj do miejscowości, którą i przejść się pieszo tutaj wzdłuż do Gnieza. Pieszo to jest 20 parę kilometrów, a więc myślę, że nie będzie to dla chcącego nic trudnego, a spacer na pewno może być przedni. Dotlenienie organizmu po tych wszystkich trudach tygodnia. Organizm dokonuje się też, cały czas mamy zieleń, piękną ciszę, spokój. No i gdzieniegdzie zwierzaki właśnie wyskoczyły mi sarny po drodze, a potem mi wyskoczył rowerzysta za pleców, tego się chyba bardziej wystraszyłem niż tej sarny. Co jeszcze? No od godziny praktycznie, od samego wyjazdu z domu ani jeden samochód mnie nie minął. Mało tego, nie minął mnie samochód na odcinku Gniezno Jankowo-Dolne i nie minął mnie dalej, aż do Jastrzębowa, a dalej do Smola, także mnie samochód nie minął. A więc pewnie za chwileczkę nie jeden samochód mi minie. No dobrze. Temperatura powietrza widać troszeczkę podskoczyła, 2-3 stopnie, ten wiatr jest, zdaje się, troszeczkę ciepły, a więc jedzie się pięknie. Ja dzisiaj tradycyjnie w koszulce mojej ulubionej z napisem logo, a dzisiaj to także podziękowanie dla tych, którzy tworzą portal informacjelokalne.pl z Gniezna, bo oni od jakiegoś czasu także na ich stronach można znaleźć wpisy z wycieczek, które ja jeżdżę. Co dalej? Otóż podziękuję także, tutaj chciałbym podziękować także tradycyjnie już prezydentowi miasta Gniezna za ufundowanie pięknej koszulki i tym, którzy podczas każdej jazdy wspierają mnie. Mówią: Jacek, walcz, jesteś dzielny, udaje się. No i udaje się. Wychodzi to, co powinno wychodzić. To od jakiegoś czasu się naprawdę sprawdza, a więc na laurach spocząć nie mogę. To by było na tyle. Do zobaczenia. Witam Was, znowu Jacek. No, miało być wejście z Janowcem Wielkopolskim. Tymczasem okazało się tutaj takie piękne jeziorko przy szosie łączącej tutaj Mielno, czyli S5 z Mieleszynem znalazłem. No, piękne jeziorko, czyściutkie wręcz. Także tutaj na chwileczkę się postanowiłem zatrzymać, zrobić sobie zdjęcia, krótka sesja. I cóż, no i cóż Wam powiem, tradycyjnie jest problem z telefonem, tradycyjnie jest problem z prądem, 2 godziny bateria ewidentnie przy tym telefonie słabnie, już podłączyłem powerbanka. Jedzie się dzisiaj świetnie, jedzie się pod wiatr, jedzie się paradoksalnie lepszy niż ten wiatr z boku, a w tej chwili na liczniku jakieś 30 parę kilometrów, a więc jak najbardziej dzisiaj na 100 km założony plan powinien się udać. Na niebie cały czas bezchmurne niebo praktycznie, ale gdzieniegdzie widać już te większe chmurki. No i cóż mogę więcej powiedzieć, jest to naprawdę fantastycznie. Można sobie tutaj przyjść, usiąść, nogi zamoczyć i podczas jazdy, gdyby był upał, gdyby była ta temperatura większa, no 2020 rok poza tym okresem, kiedy tam powiedzmy w połowie marca, gdzieś tam do początku maja nie padało, no to
no ta temperatura cały czas jest, teraz zaczęło tak, weekendy są takie dosyć deszczowe, zapowiadają, no i ta temperatura cały czas to nie jest to, co byśmy chcieli, więc to jest w granicach 20 stopni. Mi się marzy, żeby ta temperatura była troszeczkę większa. Posłuchajcie, o ile słychać śpieków tutejszych ptaków. Tak pięknie, że szkoda mówić, cokolwiek mówić. Jest to po prostu przepiękne, jest to bombowo, jest to ekstra. Gdzie my jesteśmy? Gdzie ja jestem? Ja jestem w tej chwili na moście drewnianym na rzece Wełnie, w miejscowości Wybranowo, tuż za Janowcem Polskim. Prawda jest taka, że jest to drugi most drewniany, który w tym roku na rzece Wełnie odwiedzam. Pierwszym drewnianym mostem, który postanowiłem odwiedzić w tym roku, było to w miejscowości Zrazim. Tutaj dosyć niedaleko ta wioska jest położona, niedaleko Janowca Wielkopolskiego. Było to w bardzo zimny, niedzielny południe. Pamiętam, że wtedy nawet wiatr był paskudny, ja dojechać tam nie mogłem. A dzisiaj jestem tutaj, w tej części rzeka Wełna. Rzeka Wełna jest, jak widać, rzeką niezwykłą. Stanowi prawy dopływ rzeki Warty. A jej bieg rozpoczyna się... A jakże inaczej, we wsi Osiniec, zlokalizowanej koło Gniezna. Rzeka płynie także przez takie miejscowości jak Rogoźno Wielkopolskie, Janowiec Wielkopolski, a więc może troszeczkę od końca powiedziałem, no ale to te dwie miejscowości stanowią tutaj główny nurt rzeki. Przez te miejscowości między nimi ta rzeka przepływa. Jest przepięknie tutaj, fantastycznie, niedaleko Gniezna. Są nawet stoliki tam w oddali, widać, może i widać, aby sobie usiąść, zjeść coś i pojechać w dalszą podróż. Jest tu szlak, czerwony szlak rowerowy. Ja nie wiem, jak on się nazywa, w Janowcu była kartka, ja tam nie spojrzałem do końca, ale fakt, że zaczyna się ten szlak w Janowcu. Jest fantastyczny, jest przepiękny. Jest cisza, ptaszki sobie grają, śpiewają, robią koncert, chmury na razie dopisują, ich jest troszeczkę więcej, coraz to więcej. No miejmy nadzieję, że w pewnym momencie będzie ich na tyle dużo, że jednak z nich deszcz nie spadnie. Ale jest tu fantastycznie. Rzeka sobie płynie. Cisza, spokój. Krótki posiłek i będę jechał dalej. Ci, którzy uważają, że mamy brzydkie okolice, są w błędzie. Mamy fantastyczne okolice. Zwróćcie uwagę, mamy niedzielę, mamy 3,5 godziny jazdy. A ile fantastycznych miejsc po drodze odwiedziłem. Byłem niedaleko Gniezna. W Sosnówce. Potem zatrzymałem się w Miedzierzynie, gdzie kończyły się Lasy Królewskie. Potem zatrzymałem się na drodze między łączącej Mieleszyn z Mielnem. Do S5. Tam także było jeziorko. Cisza, spokój. Te trzy punkty dzisiaj są zrealizowane. A my sobie tutaj chodzimy. Ja sobie chodzę po moście drewnianym. Tamten most był niedostępny, ten jest dostępny. Bardzo mocny. I za chwileczkę będę odjeżdżał stąd. Za chwileczkę będę stąd uciekał do kolejnego wejścia. Ale popatrzcie sobie, jak pięknie potrafi być i to w okolicy Gniezna, i to w ciszy. I to tak niedaleko, 30 parę kilometrów. Naprawdę kapitalna wycieczka. Niedzielna. Można się wybrać, zażyć tego świeżego powietrza. Nie trzeba siedzieć w domu. A i całość podejrzewam, że jak ktoś nie jeździ codziennie, jeździ sobie weekendowo, tak tutaj to bardziej tam ze średnimi 15 km na godzinę, to i mu to zajmie w granicach 2 godzin. Przyjedzie, godzinkę posiedzi. 5 godzin. Wycieczka na 5 godzin. To by było na tyle z tego wejścia. Nie będę mówił o średnich. Szkoda. Nie.
bez sensu. Powiem tylko o tym, że jest pogoda w granicach 15 stopni. No wiatrak jest taki, moim zdaniem, północno-zachodni. On troszeczkę mi da teraz popalić w bok znowu. No zobaczymy, czy się kiedyś pod niego pojadę znowu. Dobrze. Znajduję się obecnie w Kłecku. Mam przejechany w tej chwili 80 km w nogach, a więc bardzo ładny wynik się zapowiada, tak jak i planowałem. Pogoda w tej chwili bardzo ciepła, pomimo tych delikatnych chmur na razie nie zwestują one żadnych opadów deszczu. Średnia, która w tej chwili wychodzi na liczniku, to około 21 km na godzinę, więc jest bardzo dobra. I cóż mogę więcej powiedzieć, czuję się świetnie. Jest klimat dzisiaj do jazdy, jest fajny wiaterek zachodni, którym można, a ja tym bardziej, że w tej chwili jadę praktycznie na południe, więc dostaję go z boku. Za chwilę pojadę do lasu, więc też troszeczkę w tym lesie inaczej ten wiatr jest odbierany. Jest na razie fajnie tutaj faktycznie na tym rynku kłeckowskim, widać ludzi, a więc to też dobry prognostyk, że ta sytuacja się znacznie zmieniła do ostatniego razu, kiedy byłem, kiedy jechałem tutaj do miejscowości z Razim. Pamiętam pusty, totalnie pusty kłeckowski rynek samego. Wtedy też podobna godzina była, bo wtedy było, też byłem tutaj po jakoś na godzinę szybciej w sumie. No ale dzisiaj jest naprawdę fantastycznie się jedzie, więc cóż, nie będę marnował czasu. Jadę powoli dalej. Oczywiście tutaj te miejscowości, które planowałem, to już ten plan minimum został wykonany. A w tej chwili to jest po prostu może nie tyle dokręcanie, co po prostu chcę podjechać, podbamy rybę, jeśli pogoda na to pozwoli, bo jeśli spadnie, zacznie być taki jakiś tam intensywny opad deszczu albo tak jakieś tam, powiedzmy, coś się zacznie dziać niedobrego z pogodą, no to automatycznie mam jeszcze szansę ewakuować się drogą z Kiszkowa jadącą do Gnieźnia. Zresztą to i tak będę stosunkowo blisko domu, więc w ciągu godziny nawet w ulewie można spokojnie sobie dojechać. Mam nadzieję, że wtedy się ze sprzętem nic nie stanie. Cóż, to by było na tyle. Dzisiaj jeszcze na rzecz, dzisiaj nie ma makaroniku do jedzenia, dzisiaj zwykłe kanapki, 4 skibki chleba i do tego za chwilkę będą otwarte żelki. Płynów izotoniczny też za dużo nie byłem, bo byłem tylko lit. Pobady do co nie jeden z gnieźnieńskich marketów zakupiono. No i tak to mniej więcej wygląda, tak żeby do tej godziny 13 dojechać do domu. To było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Na kolejnej klatce. Cześć. Gdzie ja jestem? No jestem w tej chwili na Polach Gorlickich. Przyjechałem tutaj, ponieważ ostatni raz byłem tu 2 lata temu. To był wtedy, pamiętam, lipiec, był straszny upał. I tak naprawdę wtedy spędziłem tu dosłownie chwilkę. Dzisiaj także spędzę chwilkę, ale to nie dlatego, że nie mam czasu, a to dlatego, że pogoda zrobiła się paskudna. W tej chwili zaczął się opad deszczu, a za moimi plecami, jeśli chodzi o pogodę, te chmury nie napawają optymizmem. Jedyny pozytyw z tego wszystkiego, że mamy bardzo mocny wiatr zachodni, co będzie oznaczał, że praktycznie do samego Gnieza być może będę jechał w deszczu, ale będzie mnie jednocześnie pchał. No i miejmy nadzieję, że nowo zakupiona kurtka będzie sprawdzić. Dobrze, krótko o tym, gdzie jesteśmy. Znajdujemy się na Polach Lednickich, nad jeziorem Lednica, jak sama nazwa mówi. Tutaj co roku odbywały się w tym roku, no wiadomo, z racji wiadomych względów się nie odbędą spotkania młodzieży. Zawsze to był pierwszy weekend, mniej więcej czerwca. Pierwszym sobotę czerwca. Tutaj też te spotkania odbyły się, nie pamiętam, około 20 lat temu po raz pierwszy. Tutaj takie symboliczne przejście przez bramę trzeciego tysiąclecia. No ale nie będę się tu rozwodził nad sprawami religijnymi, bo nie o to chodzi. Po prostu miejsce to stanowi także bardzo fajny element wycieczek, zwykłych naszych rowerowych wycieczek, które gdzieś tam sobie jeździmy, a my proszę zobaczyć, byliśmy w Sanówku, potem jechałem przez Lasy Królewskie, potem byłem nad jeziorem tutaj w okolicy drogi Mieleszyn, Mielno, byłem we Wybranowie, przepięknej miejscówce, gdzie można spokojnie sobie odpocząć, no i na niewiele 20 km dotarłem tutaj. To jest ostatni punkt mojej wyprawy po drodze, bo
od tego miejsca rozpocznę po prostu już zjazd. Udam się w kierunku Lednogóry i przez Skrzetuszewo Lednogórę postaram się zjechać na tyle szybko, ile na to pozwolą warunki pogodowe. Bo w tej chwili, no ten opad deszczu, który był zapowiedziany na godzinę 11, ja nie chcę być złym prorokiem, ale on może się No weźmy sobie się świetnie, ta średnia także bardzo fajnie, paradoksalnie powyżej 21, a jeszcze przede mną była droga do Gnieza, gdzie pojadę już ewidentnie z wiatrem, więc jestem się optymistycznie nastawiony. Nawet się nie odczuwa potrzeby głodu, więc pewnie przy tych 100 paru kilometrach się dzisiaj wyjdą, potrzeby. Dobrze, ponieważ pada coraz mocniej, będę się na chwileczkę schować, a więc to tyle by było z tych wejść z trasy. No, nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej to kolejna spotkamy się na podsumowaniu tej dzisiejszej niedużej wycieczki. Zresztą jak sami widzicie, już było pewne od kilku dni, że znowu, od mniej od środy, za pogoda może spłatać kolejnego weekendowego figla i tak naprawdę wycieczka dookoła cały czas wisi w powietrzu, także inne wycieczki, teraz już jeszcze się pojawiła dodatkowa pogość. No, miejmy nadzieję, że chociaż przyszły niedziela, bo ona w tej chwili także pokazuje delikatny opad deszczu, ale tam 1,24, więc jest ten opad niewielki, może przyjdzie, może nie być, może wtedy naprawdę pozwoli się na te 200 km pojechać. Dobrze. Na razie nic więcej nie będę mówił, popatrzcie sami. A więc sami widzicie, teren jest ogromny. Osoby, które tutaj nigdy nie były, ja zachęcam tutaj do przyjazdu w to miejsce. Jeszcze pójdę zobaczyć, czy magnesem można kupić na lodówkę w tym miejscu i potem już, czy w ogóle jest czynne i już naprawdę wtedy udam się w kierunku Gniezna. Moja wycieczka do Sanówka, Dziadkowa, Wybranowa, most drewniany na rzece Wełnie oraz na pola lednickie dobiega końca. Właśnie znajduję się w parku miejskim w Gnieźnie. Tutaj to sobie takie miejsce wybrałem na zakończenie tej wycieczki, ponieważ uważam, że to jest najlepsze. Jest to po prostu na tej trasie idealne miejsce. W tej chwili dokręcam do 120 km. Średnia wyjdzie około 21,5, więc bardzo fajna. Wyjechałem z Gnieźnia o godzinie 6.30 i bez przygód dojeżdżam właśnie z godziny, będę w domu około godziny 13.30, a więc czas bardzo fajny, godzina straty na te krótkie filmy, na zakup magnesu, chwila na lednicy. No i ten deszcz, który po drodze raz mnie dotknął, to faktycznie było na polach lednickich. No i potem tutaj pod Gnieznem, w Woźnikach, za Woźnikami troszeczkę zaczęło, ta chmura w sumie towarzyszyła mi aż od samego pol lednickie, ona szła prawie że równolegle. No ale ja jej nie przyciąłem, na szczęście ten wiatr się nie zmienił, więc jak gdyby ona mi dopiero tam gdzieś delikatnie dotkła na Skierzewie w Gnieźnie. Cóż mogę powiedzieć, jestem zadowolony, wycieczka jak najbardziej udana, bardzo fajna, w takim ciekawym miejscu kończę tą wycieczkę. Wydaje mi się, że teściwa, bo i wiele rzeczy, ciekawych nowych wiele rzeczy zobaczyłem, kilka fajnych fotek, więc wydaje mi się, że Wam się też spodobają te zdjęcia, które można obejrzeć na fanpage'u u mnie Jacek Walkowiak, będzie w tej ostatniej relacji. Dziękuję tym, którzy dzisiaj... dla których mogłem dzisiaj jechać, bo przede wszystkim dzisiejszy wyjazd dedykowałem informacjom lokalnym.pl. Ludzie, którzy tworzą ten portal, rzeczywiście od 12 lat robią to z pełnym poświęceniem. No i mogę powiedzieć, że dzięki temu portalowi udało się te moje materiały udaje się przekazać szerszej rzeszy ludzi. Być może ktoś to czyta, być może dzięki temu ktoś zaczął na rowerze jeździć, dzięki temu kogoś natknąłem razem. Także ten wyjazd był dedykowany typowo informacjom lokalnym.pl. Dlatego był taki niezwykły, tak fajny, z takimi ciekawymi po drodze miejscami, a więc dla tego portalu na długie wszystkie życzę wszystkiego dobrego, aby dalej utrzymywali ten poziom pisemnictwa, który do tej pory mają, a więc oni w tej chwili w tym okresie trochę dziwnym nie wspominają za dużo, nie piszą, nie, faktycznie piszą o rzeczach ciekawych, można tam wejść i nie tylko wiadomości, ale rzeczywiście też tak służy też, można poczytać o wielu innych ciekawych rzeczach. Cóż mogę więcej powiedzieć? No nic po prostu. Jest niedziela, południe, za chwilę będę na obiadku w domu, a więc pozostaje mi nic innego jak wszyscy tym, którzy jak ja o godzinie 13.30 byli jeszcze przed obiadem, życzyć smacznego. A tym, którym się dzisiejszy spodobało, być może obejrzeli pierwszy raz, zrób subskrypcję. Jeśli było coś nie tak, zapraszam do komentowania u mnie bezpośrednio na fanpage'u.
tej relacji. Natomiast tym, którym się spodobało, oczekujcie kolejnych relacji, kolejnych relacji telewizyjnych, chciałem powiedzieć, ale filmowych, bo ich na pewno będzie stopniowo będzie ich przybywać i będą się nowe pokazywać. Troszeczkę jestem natkniony przez kilka osób, żeby to robić. Ja oczywiście cały czas powtarzam, kręcę to Nikonem, aparatem fotograficznym Colpix L340, a więc nie wszystko jest doskonałe. Dzięki wielkie za to, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten materiał. I przy temperaturze około 16 stopni, po chmurnym niebie, a zapowiadali deszcz od godziny 13, kończę tą filmową relację z dzisiejszego wypadu. Trasa, powtarzam, około 120 km, średnia 21,50 wyjdzie, a więc około, więc jak najbardziej można być zadowolony. Obezpieczał się świetnie, ja za dużo nie zjadłem, także też nie odczułem tego głodu żywnościowego. To by było na tyle, trzymajcie się, cześć!